Niektórzy pytają mnie, dlaczego ja nie obchodzę Bożego Narodzenia. Chciałbym więc tak w skrócie powiedzieć, nie tylko dlaczego ja nie obchodzę Bożego Narodzenia, ale też dlaczego i ty powinieneś go nie obchodzić. Są cztery takie główne powody. Pierwsza rzecz to błędna data. Czy Jezus urodził się w grudniu? Czy wtedy wypadają jego urodziny? Skąd się wzięła data 25 grudnia? Otóż w III wieku ustanowiono 25 grudnia święto narodzin Boga Słońca, bo w ten dzień wypadało przesilenie zimowe, a więc najkrótszy dzień w roku wypadał 25 grudnia. Dziś ten dzień wypada 21 grudnia, ale to dlatego, że przez wiele lat obowiązywał kalendarz juliański, no i te daty się przesunęły. Ale w III wieku 25 grudnia było przesilenie zimowe, najkrótszy dzień w roku i od tego dnia dzień zaczynał się wydłużać. Dzień stawał się coraz dłuższy. I dlatego 25 grudnia ustanowiono Dniem Narodzin Boga Słońca i czczono tego Boga Słońce i od tego dnia dni się wydłużały. I w IV wieku, a więc 100 lat później, już po Soborze Nicejskim, na którym ogłoszono Jezusa Bogiem, ustanowiono, że Dzień Narodzin Boga Słońca będzie równocześnie Dniem Narodzin tego nowego Boga, którego uznano, czyli Jezusa. I dlatego właśnie wzięła się ta data grudniowa. Natomiast Jezus, wszystko wskazuje na to, urodził się na przełomie września i października i wskazuje nam na to kilka faktów. Po pierwsze, możemy z Biblii wyliczyć datę narodzin Jana Chrzciciela, czyli Jana Zanurzającego, że miało to miejsce gdzieś na przełomie marca i kwietnia, a wiemy, że on się urodził 6 miesięcy przed Jezusem. A więc łatwo wyliczyć, że Jezus musiał się urodzić gdzieś na przełomie września i października. Druga rzecz, mamy informację w Biblii, że gdy narodził się Jezus, to byli w polu pasterze czuwający. A więc pasterze jeszcze wypasali owce. Natomiast w grudniu pasterze już owiec nie wypasali, bo owce pasterze spędzali z pastwisk gdzieś w okresie listopada, bo już były noce coraz zimniejsze. W dzień już było poniżej 10 stopni, a w nocy temperatura schodziła do 0 stopni. Czytamy też, że dzieciom było złożone w żłobie, a więc przy tak niskiej temperaturze też nie mógłby być Jezus położony w żłobie. No i też związek z biblijnymi świętami. Każde wydarzenie w życiu Jezusa miało jakiś związek z którymś ze świąt ustanowionych przez Boga. Na przykład śmierć nastąpiła w czasie święta Paschy, zmartwychwstanie w czasie święta Pierwocin, zesłanie tchnienia świętego w czasie dnia Pięćdziesiątnicy. No i zostaje nam jeszcze święto Szałasów, właśnie wypadające na przełomie września i października. I wtedy prawdopodobnie nastąpiły narodziny Mesjasza. Druga rzecz to błędna nazwa tego święta. Boże Narodzenie wskazuje nam narodziny Boga. A czy Bóg może się urodzić? Bóg jest przecież odwieczny. Bóg się nie rodzi. Bóg od wieków istniał. Więc jak możemy mówić, że Bóg się rodzi i to jeszcze w dodatku co roku? Co roku się Bóg na nowo rodzi? To nie są narodziny Boga. Chyba, że jest to dalej święto Boga Słońca. I rodzi się Bóg Słońce, bo dzień jest najkrótszy w roku i potem się zaczyna wydłużać. Dlatego ta nazwa jest w języku polskim błędna, wskazuje na narodziny Boga. Błędna ta nazwa jest także w języku angielskim. To święto po angielsku mówi się Merry Christmas, czyli wesołych świąt Bożego Narodzenia. Ale gdybyśmy chcieli przetłumaczyć tak dosłownie, to wtedy byśmy musieli przetłumaczyć wesołej mszy Chrystusowej. Bo Christmas pochodzi od słów Christ, czyli Chrystus, i mas, czyli msza. Czyli Christmas znaczy msza Chrystusowa. Takiego słowa jak msza nie ma w Biblii. A słowo msza oznacza składanie powtórnej ofiary. Składanie ofiary. I msza jest składaniem powtórnej ofiary z ciała i krwi Jezusa. Mówi się, że w czasie mszy dokonuje się transubstancjacja, czyli opłatek przemienia się w prawdziwe ciało Jezusa, wino przemienia się w prawdziwą krew Jezusa i w ten sposób zostaje złożona powtórna ofiara z ciała i krwi Jezusa. Natomiast list do Hebrajczyków mówi nam, że nie zachodzi już potrzeba składania powtórnych ofiar, bo ofiara Jezusa jest doskonała. Jeżeli chcemy składać powtórne ofiary, to znaczy, że zaprzeczamy tej ofierze, którą złożył Mesjasz. Tej ofierze, która jest złożona raz na zawsze. Jeżeli składamy więc powtórne ofiary, a więc uczestniczymy we mszy, to tak naprawdę grzeszymy. To tak naprawdę robimy coś niezgodnego z Bożym ustanowieniem. Bo Bóg ustanowił
jako przebłaganie za grzechy doskonałą ofiarę Mesjasza. Dlatego dziwna jest ta nazwa nie tylko w języku polskim, ale też i w języku angielskim, a więc Christmas, bo wskazuje nam mszę, która nie wiem jaki w ogóle ma związek z narodzinami Mesjasza. Z tym świętem związane są także błędne obrzędy, a więc stawianie choinki, która się wywodzi z kultu świętych drzew, wywodzi się z pogaństwa, składanie prezentów, które wzięto ze składania prezentów z okazji właśnie święta Mitry albo rzymskich Saturnaliów. Składanie prezentów nie jest niczym złym, ale można je składać z wielu różnych okazji, niekoniecznie z fałszywego święta Bożego Narodzenia. Także Wigilia i post, których Biblia wcale nie nakazuje, także łamanie się opłatkiem, dziwny zwyczaj związany ze świętem narodzin Mesjasza, bardziej by się to powinno kojarzyć z wieczerzą pańską, gdy łamano się chlebem przaśnym. Także liczba gości, potraw, które nakazuje tradycja, tego wszystkiego nie ma w Biblii. Kolędy, które się wywodzą z pieśni noworocznych śpiewanych z okazji rzymskich kalend styczniowych, to wszystko zostało właśnie podciągnięte pod Boże Narodzenie. Czy śpiewanie pieśni o narodzinach Jezusa jest złe? Być może nie jest złe, ale wiele pieśni ma też fałszywe treści. Wiele kolęd, oprócz tego, że nawiązuje do narodzin Jezusa, zawiera też fałszywe, niebiblijne stwierdzenia. Na przykład, że Bóg się rodzi, podczas gdy Bóg zawsze istniał, albo że następuje to dzisiaj. Mówi się też w pieśniach o trzech królach, zamiast o trzech magach czy mędrcach. Niektóre sławią Marię jako Matkę Boga, a przecież Bóg nie może mieć swojej matki. Także wiele kolęd ma niebiblijne, fałszywe treści i dlatego kolęd nie powinno się śpiewać. Powinniśmy za to śpiewać pieśni o Bogu i o Mesjaszu, które zawierają prawdziwe informacje i te pieśni powinny być śpiewane nie tylko z okazji jakichś grudniowych świąt, ale przez cały rok. I my śpiewamy pieśni na każdym zgromadzeniu, gdy się zgromadzamy, ale także i w naszych domach, w naszych rodzinach. I to mogą być pieśni o różnych wydarzeniach z życia Mesjasza, a nie tylko o Jego narodzinach. No i także szopka bożonarodzeniowa, a więc tworzenie miniatury stajni betlejeńskiej, figurek, a wiemy, że Biblia zakazuje czczenia figur, posągów. Drugie przekazanie dekalogu mówi, aby nie czynić podobizny rzeźbionej czegokolwiek, aby to czcić. No a niestety w VIII wieku przyjęto kult obrazów, figur na soborze i wtedy usunięto drugie przekazanie dekalogu, które tego zakazywało. A żeby liczba przekazań się zgadzała, to dziesiąte przekazanie podzielono na dwie części i teraz dziesiąte przekazanie jest dokończeniem dziewiątego. Taka wersja zmieniona jest w katechizmach, natomiast w Biblii pozostaje cały czas wersja oryginalna. Także pasterka, czyli o północy w kościołach rozpoczyna się uroczysta msza zwana pasterką, a już powiedzieliśmy, że msza jest zaprzeczeniem ofiary Chrystusa, bo jest to składanie powtórnej ofiary, a przecież ofiara Chrystusa jest doskonała, wieczna, nie trzeba jej powtarzać. Nie dokonuje się w czasie mszy żadna transubstancjacja, przemiana chleba i wina w prawdziwe ciało i krew Jezusa, to są tylko symbole. Chleb symbolizuje ciało Jezusa, a wino symbolizuje krew Jezusa. A więc twierdzenie, że następuje przemiana, jest nieprawdą, jest czymś nieprawdziwym. No i z tymi świętami jest związany też komercjalizm. Błędna jest także data powstania tego święta, bo jeżeli jest to prawdziwe święto, to powinno być ustanowione przez samego Jezusa albo przez apostołów. Natomiast okazuje się, że to święto powstało w IV wieku. Zostało złączone z pogańskim świętem narodzin Boga Słońca, które było także obchodzone 25 grudnia. Pierwsza informacja w ogóle, jaka się pojawia, pierwsza wzmianka o obchodzeniu Bożego Narodzenia pochodzi z roku 354, a więc połowa IV wieku. I w XVII wieku odkrycie wyraźnie pogańskiego charakteru Bożego Narodzenia tak wstrząsnęło Purytanami, że nie tylko przestali obchodzić to święto, ale nawet w koloniach amerykańskich zakazywali je obchodzić. I taka sytuacja utrzymywała się przez 200 lat w Stanach Zjednoczonych. I najpierw to święto zaprzestano obchodzić na terenie Anglii. Tam w połowie XVII wieku parlament Cromwella orzekł, że Boże Narodzenie ma być dniem pokuty i całkowicie zakazał obchodzenia tego święta. Nawet obrady parlamentu celowo odbywały się w tym dniu, aby ten dzień nie był świętowany. I reformatorzy purytańscy uważali, że chrześcijanie nie powinni tworzyć tradycji, które nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym.
I podobna sytuacja była w Ameryce Północnej, gdzie protestanci i purytanie nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co z tym świętem było związane. A było to święto, gdy kończył się okres zbiorów, gdy były już przygotowane zapasy wina, ale także i dokonywano uboju zwierząt, było już zimno, można było mięso przechować, można było zrobić zapasy mięsa, więc pojawiało się obżarstwo, opilstwo. Również wczesne kościoły baptystów i kongregacjonalistów uznały, że obchodzenie rocznicy narodzin Jezusa nie ma podstaw biblijnych. W pewnej książce podano, że baptyści w Newport, stan Rhode Island, Boże Narodzenie świętowali po raz pierwszy dopiero 25 grudnia 1772 roku. A więc jakieś 130 lat po założeniu pierwszego kościoła baptystów w Nowej Anglii. Czyli przez pierwsze 130 lat funkcjonowania baptystów na terenie Nowej Anglii nie obchodzili oni Bożego Narodzenia. Nawet znany XIX-wieczny kaznodzieja Charles Spurgeon mówił na ten temat tak: nie mamy żadnych zabobonnych względów odnośnie czasów i sezonów. Oczywiście, że nie wierzymy w kościelny okres zwany świętami Bożego Narodzenia, czyli angielskie Christmas. Po pierwsze, ponieważ nie wierzymy w coś takiego jak msza, ale brzydzimy się tym, niezależnie czy jest to w formie mówionej, czy też śpiewane po łacinie, czy po angielsku. A po drugie, ponieważ nie znajdujemy żadnego uzasadnienia w piśmie do obchodzenia dnia takiego jak urodziny Zbawiciela i zgodnie z tym jego obchodzenie jest przesądem, ponieważ nie pochodzi ono z boskiego nakazu. A więc przez pierwsze dwa wieki po wylądowaniu osadników u wybrzeży Nowej Anglii Boże Narodzenie nie tylko nie było obchodzone, ale było wręcz zabronione, było zakazane. I dopiero w połowie XIX wieku Boże Narodzenie zostało w Stanach Zjednoczonych zalegalizowane, czyli pozwolono je obchodzić. Było to dokładnie w roku 1856. Potem, kilkadziesiąt lat później, w roku 1890, już nie tylko było zalegalizowane, ale uczyniono je nawet świętem państwowym, dniem wolnym od pracy. Tak więc tylko przez około 200 lat purytanom udało się utrzymać ten zakaz obchodzenia tego święta. Oczywiście to powinna być sprawa dowolna, każdy powinien świętować co chce, jakie święto chce, praktykować takie zasady religijne, jakie on uznaje. Natomiast jeżeli ktoś się chce kierować Bożym Słowem, Biblią, to właśnie widząc te niebiblijne praktyki, niebiblijne ustanowienie Bożego Narodzenia, to nie powinien tego święta obchodzić. Jezus od samego początku nie miał z Bożym Narodzeniem wiele wspólnego. Dziś także widzimy, z czym te święta głównie się nam kojarzą, na czym się skupiają. Sam fakt, że jest to święto zarówno wierzących, jak i niewierzących, obchodzone w krajach i chrześcijańskich, i niechrześcijańskich, wskazuje nam na to, że to święto nie ma wiele wspólnego z pamiątką narodzin Mesjasza, ale ważny jest tu sam fakt świętowania, jedzenia, kupowania, obżarstwa, opilstwa, świecidełek, choinek. Tym świętem po prostu rządzi komercja. Cały grudzień i styczeń jest nastawiony na te święta. Wszystkie sklepy przygotowują się do tych świąt, przygotowują towary, ozdoby, choinki, światełka. I tak wielu ludzi, którzy wspominają narodziny rzekomo Jezusa, ale tak wielu z nich nie jest przygotowanych na powtórne przyjście Jezusa. Tak wiele z nich nie wie nawet, że Mesjasz ma powtórnie przyjść, aby zabrać swoich wiernych. A Jezus przecież obiecał, że przyjdzie powtórnie po swoich naśladowców, aby zabrać ich do siebie, ale zabierze ludzi czystych, bez skazy, tych, którzy będą przygotowani na Jego przyjście, tych, którzy są posłuszni Bożym nakazom, nie tradycjom ludzkim, ale Bożym przykazaniom. A tak wielu ludzi jest związanych właśnie przez tradycje ludzkie. Obchodzą to, co zostało ustanowione przez człowieka, przez ludzi. I z pokolenia na pokolenie to obchodzą, bo tak zostali nauczeni, tak zostali wychowani, a nie sprawdzają tego z Biblią. Co Biblia naucza, czego Biblia nakazuje, co Bóg oczekuje, że będziemy obchodzili, zachowywali, świętowali, jakie Bóg ma oczekiwania od nas, to zachowujmy, temu bądźmy posłuszni, a nie tradycji ludzkiej, którą wprowadzono i którą wszyscy obchodzą, a którą widzimy, że jest niezgodna z Pismem Świętym. Błędna nazwa tego święta, błędna data, błędne obrzędy i także błędnie ustanowione święto, nie przez Mesjasza, nie przez apostołów, ale przez ludzi, którzy połączyli chrześcijaństwo z pogaństwem w Cesarstwie Rzymskim. Także zachęcam, aby jeśli ktoś chce być posłuszny Bożym nakazom, aby czytał Biblię,
i wypełniał te Boże nakazy, a odrzucił ludzkie tradycje, a więc też i obchodzenie tak zwanego Bożego Narodzenia. Bo to święto z narodzinami Jezusa nie ma nic wspólnego.